Kochani, Monika Ordowska, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i zachęcam Was do naszej zabawy. Na sam początek bardzo łatwe, bardzo proste hasło, bo szukamy imienia na literkę M z koperty. Jeżeli wpadniecie na prawidłowe, mam nadzieję, rozwiązanie, to szybciutko się do mnie zgłaszajcie, szybciutko podajcie mi odpowiedź i zabierzcie 50 zł. Czekam już na pierwszą przygotowaną osobę, a w międzyczasie tradycyjnie przypomnę Wam zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole numer ekranu. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy Cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy Cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasz numer, a szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.łowcynagród.com. No dobrze, kochani, zasady za nami, to teraz szybciutko możemy przejść do rozwiązywania zagadki. Imię na literkę M. Muszę Wam powiedzieć, że przynajmniej kilka imion, kilka propozycji przychodzi mi do głowy. No i bardzo bym chciała, żeby Wam również takie imię przyszło do głowy i żebyście szybciutko się do mnie zgłosili. Mam dla Was 50 zł. Pierwsza, najłatwiejsza zagadka w dzisiejszym programie obok mnie. Bardzo prosta, wydaje mi się, że moglibyśmy ją rozwiązać nawet z pierwszym telefonem. Tylko pytanie, czy jakieś imię przychodzi Wam w tej chwili do głowy? Wydaje mi się, że tak. Spokojnie powinno Wam przyjść. Literka M jest dość popularną literą, więc kilka propozycji na pewno uda nam się znaleźć. To jest fajna zagadka, żeby sobie przypomnieć naszych znajomych, członków naszej rodziny. Myślę, że po tej zagadce bardzo dużo osób zacznie dzwonić do swoich znajomych, aby zapytać, co słychać. Moi drodzy, tak czy tak na pewno będzie miało to pozytywny wpływ na Was, na Wasze życie, czy jeżeli chodzi o kontakty międzyludzkie, czy jeżeli chodzi o wygrywanie pieniędzy. Mam nadzieję, że przy okazji jeszcze będziecie się fajnie bawić, także jeżeli już jesteście przed telewizorem, to serdecznie zapraszam, nie traćcie czasu. Szybciutko wpadajcie do mnie do studia i zabierajcie wygraną w wysokości 50 zł. Czy ktoś może mi podać imię na literkę M? Imię z naszej koperty. 704 304 304. Kochani, z pierwszym telefonem wierzę, że może uda nam się tę zagadkę rozwiązać. Jeżeli jesteście, jeżeli walczycie, nie czekajcie, szybciutko wpadajcie do mnie do studia, podajcie mi odpowiedź i zabierzcie wygraną w wysokości 50 zł. Czy komuś z Was przyszło już jakieś imię do głowy? 704 304 304. To jest numer telefonu, który należy wybrać, aby wygrać 50 zł. Jeżeli tylko masz jakieś imię na literkę M, to nie czekaj, tylko szybciutko się do mnie zgłaszaj. Kto jest przed telewizorem? Czy jest jedna osoba? No, kochani, jedna przygotowana osoba, imię na literkę M, imię z koperty. Mam nadzieję, że ktoś z Was mi to imię poda i za sekundkę będę mogła komuś z Was zapłacić wygraną w wysokości 50 zł. Kto spróbuje? Pogoda okropna, mam nadzieję, że jesteście przed telewizorem, tym bardziej, że moi drodzy, o tej godzinie, na pewno przed wakacjami, widzę się z Wami po raz ostatni. A co będzie po wakacjach, to też ciężko przewidzieć. Jutro spotkacie się chyba z Moniką, tak? Dobrze mówię, panie reżyserze? Z Ewą, aha, z Ewą. Jutro spotkacie się o 16:30, czyli dokładnie o tej samej porze z Ewą, a jeszcze dziś jest szansa, abym ja mogła Wam rozdać jakieś pieniądze. Na razie zaczynam od bardzo prostej zagadki. 50 zł proponuję za rozwiązanie tej zagadki, która jest obok mnie. Jeżeli chcielibyście wygrać więcej, oczywiście za trudniejsze zagadki, za rozwiązanie trudniejszych zagadek, będzie taka szansa. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Dzień dobry, Mieczysława. Mieczysława, no bardzo ładnie, niestety jeszcze nie z koperty, w związku z tym zapisuję na naszej tablicy Mieczysławę. I czekam na kolejnego gracza. Kochani, imię jest tak samo proste jak Mieczysława, także czekam na coś naprawdę prostego. Jeżeli przyszło Wam coś prostego do głowy, nie czekajcie, szybciutko się do mnie zgłaszajcie i zabierzcie 50 zł. Czy jest jedna osoba przed telewizorem, która znalazła coś, co mogłoby pasować? 704 304 304. To jest numer telefonu, który należy wybierać, jeśli chcecie wygrywać. Oczywiście 50 zł proponuję w tej chwili. Jeżeli jesteście z nami i chcecie powalczyć, to serdecznie zapraszam. 704 304 304.
imię na literkę M. Masz jakiś pomysł? Przyszło ci jakieś imię do głowy? Na co czekasz? Nie czekaj, szybciutko się zgłaszaj. Jedna pani już do mnie do studia wpadła. Z tym, żeby do mnie do studia trafić, to raczej nie powinno być problemów. Chciałabym tylko, żeby ktoś z was zabrał wygraną w wysokości 50 zł. 704, 304, 304. Szybciutko. Imię na literkę M. Skoro nie Mieczysława, to co? Czy ktoś z was ma jeszcze jakiś pomysł? Czy jest jeszcze jedna osoba, która znalazła jakieś imię na literkę M? Kochani, szybciutko, nie tracimy czasu, błyskawicznie wpadacie do mnie do studia, podajcie mi odpowiedź, zabieracie 50 zł, a my lecimy dalej, bo kolejne zagadki są przygotowane i chciałabym kolejne zagadki już rozwiązywać. Wiem, że dopiero co rozpoczęliśmy nasz program i że dopiero co pojawiła się bardzo prosta zagadka obok mnie, ale no, ja jestem dość niecierpliwą osobą i chciałabym, żeby już kolejne zagadki były rozwiązane, bo wydaje mi się, że ta zagadka jest naprawdę bardzo prosta. Jeżeli tylko jesteś przed telewizorem, chcesz się rozgrzać, chcesz spróbować rozwiązać naszą zagadkę, nie czekaj, szybciutko wybieraj numer błyskawicznie, wpadaj do mnie do studia, zabieraj wygraną w wysokości 50 zł, podaj mi imię na literkę M i ciesz się z tej wygranej. 704 304 304 to numer telefonu, który należy wybierać. Jeżeli jest jedna przygotowana osoba, to już zapraszam. Jakie imię może być w kopercie? Czy przyszło ci jakieś imię na literkę M do głowy? Muszę wam powiedzieć, że ta literka M dość często mi towarzyszy w życiu. I to nie tylko jeżeli chodzi o najbliższe, jakoś tak najczęściej imię, które najczęściej słyszę, ale również jeżeli chodzi o imiona moich najbliższych znajomych, moich przyjaciół. Nie wiem dlaczego, ale ta literka M właśnie towarzyszy im ich imionom. Tak, tak, panie reżyserze. No, ale mnóstwo osób ma właśnie tak na imię. Mnóstwo imion rozpoczyna się literką M. No to jest też taka zagadka, że teraz ja poddałam się tym refleksjom i teraz właśnie zaczęłam się zastanawiać nad tymi osobami, które są mi dość bliskie i zaczęłam żałować, że nie mam telefonu, bo teraz bym pewnie do wszystkich zadzwoniła i zapytała, jak tam u nich. No ale zapraszam, jeżeli jest jedna osoba przed telewizorem, która chciałaby powalczyć o 50 zł, która kojarzy jakąś osobę na literkę M, po prostu może akurat teraz takie imię czy ta osoba właśnie przyszła jej do głowy w tym momencie, rzeczywiście jest to imię na literkę M, to możecie wybrać numer, możecie się już zgłaszać. Mieczysława, już jedno imię na naszej tablicy się znajduje, wiemy, że na pewno w kopercie nie jest ukryte imię Mieczysława, a skoro nie Mieczysława, to jakie imię jest w kopercie, jak wam się wydaje? Imię na literkę M. Inne niż Mieczysława. No, szybciutko, kochani, czy jest jedna osoba? Czy jest tylko jedna osoba przed telewizorem? Czy jest ktoś jeszcze? No, ja bym bardzo chciała, żeby ktoś jeszcze do nas do studia wpadł, ale jeżeli jest tylko pani, to oczywiście zapraszam ponownie. Może pani jeszcze raz wybrać numer, o ile oczywiście znalazła pani inne imię pasujące do naszej zagadki i może pani podać mi swoją kolejną propozycję. Kochani, czy jest ktoś jeszcze? Czy ktoś jeszcze powalczy? Skoro nie Mieczysława, to? Szybciutko. Słuchajcie, być może z kolejnym telefonem tę zagadkę rozwiążemy. Bardzo bym chciała, żeby ta zagadka została rozwiązana z kolejnym telefonem, ale wszystko jest w waszych rękach, tak naprawdę wszystko zależy od was właśnie. Więc zapraszam, jeżeli jest jedna osoba, przygotowana osoba, niech szybciutko do mnie do studia wpadnie. 704 304 304. Mieczysława i... Słuchajcie, wydaje mi się, że nawet prostsze imię da się znaleźć na literkę M. Prostsze niż Mieczysława, choć Mieczysława to jest dość popularne imię. Kto ma pomysł? Szybciutko?
Jest kolejny gracz. Dzień dobry. Dzień dobry. Mysław. Ajajajajaj. No, zapisuję, ale powiem tak, przekombinowane. No, mnie by to na pewno do głowy nie przyszło. To imię słyszę chyba po raz pierwszy w życiu, muszę pani powiedzieć. To imię z naszej koperty jest, no, moim zdaniem, nawet prostsze niż Mieczysława, a co dopiero niż Mysław. Moi drodzy, coś pierwszy raz, naprawdę pierwszy raz słyszę to imię Mysław. Wydaje mi się, że troszeczkę za bardzo kombinujecie. Poszukajcie czegoś naprawdę prostego. A jeżeli coś naprawdę prostego przyjdzie wam do głowy, to nie czekajcie, tylko szybciutko wybierajcie numer. No nawet nie pomyślałabym o tym imieniu. Niektórzy z was myślą, że jeżeli coś jest w kopercie, to to musi być coś strasznie trudnego. Że myślicie, że chcielibyśmy schować tam coś tak trudnego, żeby wam możliwie zadanie utrudnić. A to wcale tak nie jest, moi drodzy. To imię z koperty, imię na literkę M jest naprawdę bardzo proste. Jeżeli chcecie powalczyć o 50 zł, to nie czekajcie, szybciutko wpadajcie do mnie do studia, podajcie mi odpowiedź i cieszcie się z tej wygranej. 704 304 304. Czy przyszło wam do głowy coś naprawdę prostego? No zapraszam serdecznie. Jeśli tak, to mam nadzieję, że zaraz tę zagadkę rozwiążemy. Na razie pani kompletnie poszła inną drogą, kompletnie odbiła w innym kierunku. Mieczysława, no była to dość dobra propozycja, natomiast Mysław zdecydowanie za trudna, zdecydowanie przekombinowana. Czy jest ktoś jeszcze, kto znalazł coś prostego? Jakieś imię na literkę M, po prostu. Nie kombinując, jeżeli masz jakiś pomysł, szybciutko wybieraj numer, szybciutko podaj mi odpowiedź i zabierz 50 zł. 704 304 304. Zapraszam. Dwie propozycje. Jedna w miarę dobra, druga no niestety zdecydowanie przekombinowana. A reżyser mówi, że może zaproponować nawet stówkę, bo widzi, że dzisiaj chyba nie jest najlepszy dzień na rozwiązywanie zagadek. Chciałby was jakoś zmotywować, zmobilizować w związku z tym stówka. Co wy na to? Czy teraz jedna osoba podejmie wyzwanie? Tym bardziej, że słuchajcie, dwa telefony już były, często się mówi do trzech razy sztuka. Może z trzecim telefonem uda nam się tę zagadkę rozwiązać? Ile osób jest przed telewizorem? Ile osób chce powalczyć? Ile osób walczy w ogóle? No, trzeba być cierpliwym, konsekwentnym, wytrwałym, trzeba być zmotywowanym, no motywacja jest, bo większa wygrana, tylko pytanie, czy jest ktoś razem z nami, czy ktoś ma ochotę dołączyć do naszej zabawy. Nawet jeżeli nigdy nie bawiłeś się w naszym programie, nigdy nie wygrywałeś pieniędzy, nigdy nie udało ci się jakoś znaleźć odpowiedzi do naszej zagadki, wydaje mi się, że ta zagadka jest naprawdę prostą zagadką i że każdy ma jakiś pomysł. Kochani? Mieczysława, Mysław. Słuchajcie, jedna osoba potrzebuje dosłownie jednej osoby, która znalazła jakiś prosty pomysł, jakieś imię na literkę M. No byle nie Mysław, byle nie idźmy w kierunku takich trudnych imion, takich trudnych propozycji. Jeżeli uda wam się znaleźć coś prostszego, nie czekajcie, szybciutko wpadajcie do mnie do studia. Pomyślcie, kochani, o swoich znajomych, o swojej rodzinie. Na pewno to imię jest wśród was. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Szukamy czegoś po prostu prostego. Jeżeli coś prostego przyjdzie ci do głowy, szybciutko się zgłaszaj, szybciutko podaj mi odpowiedź i zabierz 100 zł. Czy jest ktoś przed telewizorem? Czy jest jedna osoba? Jeszcze jedna osoba. No dwie osoby wpadły już do mnie do studia, nawet dość szybko. Czy ktoś znalazł, czy ktoś skojarzył imię na literkę M? Inne niż Mieczysława i Mysław.
Muszę Wam powiedzieć, że kiedy myślę o imionach na literkę M, to te dwie propozycje, to są chyba ostatnie propozycje, które w ogóle mogłyby mi przyjść do głowy. Na pewno Mysław. Co do Mieczysławy, też miałabym pewne wątpliwości. Czy przyszło Wam do głowy coś prostszego, prostego? Coś, co jest rzeczywiście do znalezienia? Słuchajcie, ja za prawidłową odpowiedź zapłacę nawet stówkę, także pospieszcie się, no. Pospieszcie się, bo możemy za chwilkę przejść do kolejnej zagadki, zaproponować Wam może większe pieniądze, bo zagadka też będzie trudniejsza. To jest bardzo prosta zagadka. Dlaczego usłyszałam tylko dwa telefony? Dlaczego jeszcze tej zagadki nie udało nam się rozwiązać? To akurat jestem w stanie przewidzieć, dlatego że za bardzo kombinujecie. Szukacie bardzo trudnych pomysłów, trudnych propozycji. Ale może teraz usłyszę coś prostego. Dzień dobry. Dzień dobry, Marek. Marek. No Marek mógłby być Marek. Muszę Pani powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo dobry pomysł i najlepsza propozycja w naszym programie. Chciałoby się powiedzieć do 3 razy sztuka. Ja bym tak powiedziała z przyjemnością, jest z jeszcze większą przyjemnością. Oddałabym Pani stówkę. Była Pani bardzo blisko, ale niestety jeszcze muszę to imię zapisać na naszej tablicy. Marek. Jeszcze nie Marek. Ale niech Pani spróbuje, bo naprawdę no, myślę, że jeżeli jest Pani z nami, jeżeli zechciałaby Pani powalczyć i podać mi jeszcze jakąś propozycję, to może z kolejnym telefonem się uda. Marek, no najbardziej mi się podoba akurat to imię, dlatego że jest po prostu najprostsze, jest to imię znane, jest to imię dosyć popularne. No ja kilku Marków znam, myślę, że reżyser też. Przy okazji może pozdrowię wszystkich Marków, których znam, między innymi mojego wujka Marka z Łodzi, który być może program ogląda, chyba jest jedynym prawdopodobnym Markiem, który program może oglądać. Kochani, stówka do zabrania w dalszym ciągu. Jeżeli jest jedna osoba przed telewizorem, która znalazła jeszcze jakieś imię, proste imię na literkę M, to zapraszam. Szybciutko wybierzcie numer, szybciutko podajcie mi odpowiedź i zabierzcie 100 zł. Czy jest ktoś, kto znalazł jeszcze jakąś propozycję? 704 304 304, serdecznie zapraszam. Mieczysława, Mysław, Marek i no, kochani, szybciutko, czy usłyszę mojego zwycięzcę, czy usłyszę kolejną osobę? Uwierzcie mi, że jak usłyszycie odpowiedź, to wszyscy złapiecie się za głowę i pomyślicie sobie: ojej, coś tak prostego wiedziałam, no tak, rzeczywiście, ale wypadło mi z głowy. Naprawdę bardzo proste imię na literkę M jest dziś w kopercie. Czekam na naprawdę bardzo proste pomysły. Jeżeli jesteście, moi drodzy, przed telewizorem i przyszło Wam jakieś takie znane imię, po prostu znane imię na literkę M do głowy, to nie czekajcie, tylko szybciutko do mnie do studia wpadajcie i cieszcie się z wygranej, a dzięki Wam oczywiście przejdziemy do zagadek kolejnych. Czy jest ktoś, kto znalazł, czy jest jedna przygotowana osoba? 704 304 304. Mieczysława, Mysław, Marek. Jeszcze nie udało się z naszymi 3 pierwszymi propozycjami rozwiązać tej zagadki, ale może z 4 się uda. Mieczysława i Marek. Najlepsze pomysły jak do tej pory. Ten Mysław, no zdecydowanie przekombinowany, żadnego Mysława niestety nie znam. No chyba, że to jest jakiś, to jest imię, tak? To jest oficjalna forma imienia, panie reżyserze? Chyba tak. W każdym razie, no Marka znam nawet nie jednego. Co do Mieczysławy, to chyba tylko jedną, jak teraz myślę. Tak, chyba tak. Moje imię, imię z mojej koperty nie jest przekombinowanym pomysłem, także pomyślcie o czymś prostym i szybciutko wpadajcie do mnie do studia. 704 304 304. Czy ktoś znalazł, czy ktoś skojarzył? Imię na literkę M. No, szybciutko, moi drodzy, czy jest jedna osoba przed telewizorem, czy ktokolwiek z Was znalazł jakieś propozycje, jakąś propozycję imienia, jeżeli w ogóle rzeczywiście nie jesteście w stanie skojarzyć, nikt z Waszej rodziny czy z Waszych znajomych nie ma na imię
nie ma imienia zaczynającego się od literki M, to pomyślcie może w jakimś kalendarzyku imion, czy po prostu w kalendarzu macie jakiś spis imion i możecie zerknąć, żeby znaleźć. Może w ten sposób będzie łatwiej. 10 chwilek dostaliśmy od reżysera. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że często kiedy was o coś proszę i nawet jeżeli to jest naprawdę bardzo proste pytanie, wy nie jesteście w stanie na to pytanie odpowiedzieć, bo jest presja czasu, jest stres i ten, sami widzicie, no ten stres tutaj reżyser potęguje, a czas nam wciąż zabiera, bo zostało nam tylko 10 chwilek na rozwiązanie tej zagadki. Wierzę, że w tym czasie ktoś z was do mnie do studia wpadnie, 10 chwilek jeszcze macie, ale ogromna prośba, byście nie czekali, aż na ekranie pojawi się zero. Jeżeli chcecie powalczyć, jeżeli chcecie wygrywać, to powinniście zgłosić się do mnie przed upływem tego czasu. 10 chwil, stówka cały czas w grze, wciąż szukamy imienia na literkę M. Trzy no, dobre propozycje na naszej tablicy. Był Marek, Mysław i Mieczysława. Jeżeli chcesz powalczyć o stówkę, to szybciutko się zgłoś i zabierz tę wygraną. Kończymy zagadkę. Wierzę, że z kolejnym telefonem nam się uda, jeżeli jest oczywiście jeszcze ktoś przed telewizorem, kto wpadł na jakikolwiek pomysł. Kto, moi drodzy? 704, 304, 304. 9 chwil. Osiem. Mieczysława, Mysław, Marek. Coś nieprawdopodobnego. Czyżby ta literka N wcale nie była tak popularna, jak mi się wydawało? Siedem chwil. Siedem set cztery, 304, 304. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Może Małgorzata? No niestety jeszcze nie, ale bardzo dobra propozycja. Marek, Małgorzata. No bardzo proste imię, prawda? Małgorzata, no bardzo dobra propozycja, niestety jeszcze nie z koperty, ale bardzo panu dziękuję za ten telefon, no troszkę pan sprawił, że mam więcej wiary i nadziei, że ta zagadka za chwileczkę zniknie z ekranu. Jeżeli ma pan jeszcze jakiś pomysł, jeżeli udało się panu coś jeszcze prostego znaleźć, to zapraszam do studia, niech pan szybciutko wybiera numer, niech pan błyskawicznie poda mi odpowiedź i wierzę, że za chwilkę tę stówkę właśnie panu będę mogła zapłacić. Kochani, Małgorzata, to chyba nawet prostszy pomysł niż Marek, choć Marek to też bardzo popularne imię, zresztą bardzo fajne imię, piękne imię. No, Marek mógłby być, niestety jeszcze nie Marek. Małgorzata też mogłaby być. I Mieczysława to też jeszcze nie jest taki strasznie trudny, przekombinowany pomysł. Także czekam na coś prostego. Jeżeli coś prostego, tak prostego jak Marek czy Małgorzata, czy tam Mieczysława przyjdzie wam do głowy,
to nie czekajcie, tylko szybciutko wpadajcie do mnie do studia. Dobrze? Jeszcze 6 chwilek na to macie. Ja zachęcam oczywiście wszystkich, szczególnie takich widzów jak na przykład pan, którzy idą w dobrym kierunku, którzy nie podają mi żadnych skomplikowanych pomysłów. Wierzę, że zaraz dzięki takiej osobie, jednej osobie, która wpadnie do mnie do studia, ta zagadka zostanie rozwiązana. Kochani, 100 do zabrania. Kto ogląda program? Kto jest przed telewizorem? 704 304 304. Jedna osoba? No, szybciutko. Imię na literkę M. Kochani, 5 chwilek, jesteśmy na półmetku czasu odliczania do końca zagadki. Jeżeli przed telewizorem jest jedna osoba, która chciałaby powalczyć, serdecznie zapraszam, niech szybciutko się zgłasza, dobrze? Bo tego czasu nie mamy jakoś strasznie dużo. Bardzo, bardzo, bardzo bym chciała już jedną osobę usłyszeć. 100 do zabrania, 5 chwilek na rozwiązanie tej zagadki. Czy jest ktoś przygotowany? Mieczysława, Mysław, Marek, Małgorzata i... Kochani, 704, 304, 304. Szybciutko. Czy jest jedna osoba? Pospieszmy się, dobrze? Imię na literkę M. Bardzo prosta zagadka, bardzo fajna zagadka. Wydawało mi się, że będę słyszała telefon za telefonem, że ta zagadka zakończy się błyskawicznie, a jednak jest jakiś problem. 4 chwilki na jej rozwiązanie. Czy jest jedna osoba? No dobrze, za chwileczkę zmienimy zagadkę, może kolejne zagadki Wam lepiej pójdą, może kolejne zagadki spodobają Wam się bardziej. Jeżeli jesteście przed telewizorem i chcecie powalczyć o 100, to nie czekajcie, dobrze? Szybciutko tu wpadajcie. Jakie imię Wam przyszło do głowy? Imię na literkę M. No. 704, 304, 304. Szybciutko. Czy jest jedna osoba, czy ktokolwiek z Was znalazł jeszcze jakieś imię? Nie mówcie mi, że nie. Ja doskonale wiem, że tak, tylko kwestia jest zgłoszenia się do mnie. Ja wiem, że część osób właśnie teraz kończy pracę, a jeszcze urzędnicy to pewnie w ogóle nie będą mieli szans dziś, żeby powalczyć o wygraną, żeby dołączyć do naszej zabawy. No bo skończą pracę jeszcze za godzinkę, a zanim jeszcze wrócą do domu, a i nie chcę się o tym myśleć, biorąc pod uwagę tę okropną pogodę, padający wciąż deszcz. Ale miałam nie mówić o niczym, co jest negatywne, miałam mówić tylko o słoneczku i o wszystkim, co jest dobre, więc mówię teraz o wygranej. 100 jest do zabrania za proste imię na literkę M, inne niż imiona, które już zapisałam na naszej tablicy. Czy przychodzi Ci takie imię na literkę M? Proste imię do głowy. Czy masz jakiś pomysł? No na pewno nie Mieczysława, Mysław, Marek czy Małgorzata. Czy jest jedna osoba, która znalazła coś, co mogłoby pasować? 3 chwilki na rozwiązanie tej zagadki. Czy jest jedna przygotowana osoba? Szybciutko. 704, 304, 304. Kochani, to musi być błyskawiczna decyzja. Jeżeli chcecie powalczyć o 100, to nie czekajcie, tylko szybciutko wybierajcie numer, dobrze? Kto mi poda imię z koperty? Imię na literkę M. Czy udało Ci się takie imię znaleźć? Czy masz jakiś pomysł?
704-304-304. Serdecznie zapraszam. Kończymy zagadkę. Trzy chwilki jeszcze macie, ale zawsze, kiedy widzę te trzy chwilki, to myślę, że macie strasznie malutko tego czasu, a wam się wydaje, że go strasznie macie dużo. Więc już nie wiem, jak wam przekazać, że mamy go coraz mniej. Trzy chwilki na rozwiązanie tej zagadki. Była Mieczysława, Mysław, Marek czy Małgorzata. Masz jeszcze jakiś pomysł? Udało ci się coś jeszcze znaleźć? Skojarzyłaś? Znalazłaś? Kochani, szybciutko. Imię na literkę M. Prosty pomysł. Nie mówcie mi, że nie znacie nikogo, kto ma na imię właśnie w ten sposób. No, na pewno znacie. Nawet, wiecie co? Nawet jestem przekonana, że przed telewizorem jest osoba, która ma tak właśnie na imię. Nie mam co do tego wątpliwości. Nawet nie jedna. To naprawdę nie jest strasznie trudny pomysł. To nie jest nic przekombinowanego. To jest coś naprawdę bardzo znanego. Jestem pewna, że za chwileczkę tę zagadkę rozwiążemy, tylko musimy jakoś współpracować. Musicie szybciutko do mnie do studia wpadać. Prostsze. Chyba tylko Marek jest prostszy niż to, co mam w kopercie, chociaż też mam pewne wątpliwości. Czy Marek jest tak prostszy niż to? No może jest prostszy? Kochani, szukamy równie prostego imienia. Imię na literkę M. Masz jakiś pomysł? Co może być w kopercie? O jakim imieniu dziś pomyślał reżyser przed programem? Szybciutko? 704-304-304. Kochani, dwie chwilki nam zostało na rozwiązanie tej zagadki. Jeżeli jesteście przed telewizorem, jeżeli chcecie powalczyć, nie czekajcie, szybciutko wybierajcie numer, podajcie mi odpowiedź i zabierzcie 100 zł. Kto ogląda program? Kto jest przygotowany? Czy jest taka jedna osoba? Szybciutko, imię na literkę M, Mieczysława, Mysław, Marek, Małgorzata, to są wasze pomysły, ale bardzo bym chciała tę zagadkę zakończyć. A aby ta zagadka mogła zostać zakończona, to musicie mi podać coś naprawdę prostego. Przyszło wam coś do głowy? Macie jeszcze jakiś pomysł? Dwie chwile. Ostatnia chwila. No pospieszcie się, moi drodzy. Tutaj panowie w reżyserce mnie pospieszają. Niecierpliwią się z tego, co słyszę. Mężczyźni nigdy nie, no przynajmniej ci, z którymi pracuję, nie należeli do osób cierpliwych. Ale może jeszcze się uda. Może jeszcze ktoś z was zdąży tutaj wpaść. Jeżeli szybciutko wybierasz numer, może warto, abyś to zrobił po raz ostatni i zabrał stówkę, a dzięki temu przejdziemy za chwileczkę do kolejnych zagadek. Kochani, proste imię na literkę M. Nie jest to nic przekombinowanego, jest to naprawdę bardzo znana propozycja, to jest bardzo znane imię. Jeżeli masz taki pomysł, coś takiego jak Marek, Małgorzata, chyba nawet prostsze niż Mieczysława, szybciutko wybieraj numer. No. Czy jest jedna osoba? Mysław zdecydowanie przekombinowany, ale i tak cieszę się, że nie podajecie mi tak jak rano pomysłów, które nie pasują, bądź nie słyszę telefonów bez odpowiedzi. Jeżeli jest jedna osoba, która chciałaby zgarnąć stówkę, zapraszam. To jest ostatnia chwilka, ostatni moment. Szybciutko wybieraj numer, błyskawicznie podaj mi odpowiedź i zabierz wygraną w wysokości 100 zł. Mieczysława, Mysław, Marek i Małgorzata. To są wasze pomysły, które zapisałam na tablicy właśnie po to, żebyście mogli w każdym momencie naszego programu do niego dołączyć, żebyście mogli w każdej chwili podać mi pomysł, który właśnie wam przyszedł do głowy. Czy jest ktoś, kto znalazł coś, co mogłoby pasować? Imię na literkę M. Jakie to może być imię, moi drodzy? 704-304-304. Szybciutko? Zero?
Kochani? Siedemset cztery, trzysta cztery, zapraszam. No co się dzieje, kochani? Nie ma ani jednej osoby? Słuchajcie, a jeżeli powiem, że tak naprawdę są tutaj dwie świetne propozycje. Jeżeli powiem, że imię z mojej koperty to jest imię żeńskie, jeżeli nikt się jeszcze nie domyślił. Czyli ta Mieczysława i Małgorzata to są zdecydowanie lepsze propozycje, choć te serduszka wolałabym pewnie postawić przy Marku i Mysławie. To może teraz nam się uda. Dwie propozycje. Bardzo dobre. Dwie propozycje żeńskich imion są już na naszej tablicy. Może z trzecią propozycją, równie dobrą, tę zagadkę rozwiążemy. Czy jest jedna osoba, czy ktokolwiek z Was znalazł coś, co mogłoby pasować? Mieczysława, Małgorzata i... No żeńskie imię, moi drodzy, żeńskie imię na literkę M. To nie jest nic trudnego, naprawdę. Przyszło Wam coś do głowy? No nie mówcie mi, że nie. Czyżby widzów nie było przed telewizorem? Panie reżyserze, nie wiem, na czym polega problem. Bardzo bym chciała już jedną osobę usłyszeć. To jest chyba jedyna możliwość tak naprawdę. Chyba was nie ma przed telewizorem, bo gdybyście byli, na pewno mielibyście jakiś pomysł. Ja nie wierzę w to, że nikt nie ma żadnego pomysłu, który mógłby pasować do naszej zagadki. Kochani, szybciutko, imię na literkę M. Żeńskie imię, ja już to powiedziałam. Mieczysława i Małgorzata, to są naprawdę bardzo dobre propozycje. Ale jest jeszcze jedna i chyba nawet... Na pewno łatwiejsza niż Mieczysława, ja to powiem. Równie dobra jak Małgorzata. Szybciutko, kochani, jest naprawdę duża szansa na wygranie dużych pieniędzy. 100 zł za podanie imienia na literkę M to nie jest jakieś, no wydaje mi się, że możecie nawet swoje imię podać, naprawdę. To jest imię takie dosyć popularne, to nie jest takie imię jak Mysław, to jest takie imię, które znacie, naprawdę, kochani. No pomyślcie, zastanówcie się, jeżeli wpadniecie na prawidłową odpowiedź, szybciutko wpadajcie do mnie do studia. To znaczy prawidłowa odpowiedź taka, której jeszcze nie było na naszej tablicy, a wierzę, że będzie w kopercie, czyli coś prostego. Musi to być żeńskie imię, musi być proste, musi być znane, popularne. Takie jak Małgorzata, no co tutaj dużo mówić. Ale tylko za odpowiedź koperty płacę, także nie kombinujcie za bardzo, dobrze? Wydaje mi się, panie reżyserze, że zaczęliśmy dość średnio, no bo Mieczysława czy Mysław to nie są jakieś takie mega popularne propozycje, prawda? Ale później zobacz, Marek, Małgorzata, już lepiej. No jeżeli chodzi o kategorię jakby, o to, czy jest to imię żeńskie czy męskie, to że zdecydowanie zaczęliśmy i skończyliśmy jak do tej pory na dobrych propozycjach, słucham. No, to było do przewidzenia, panie reżyserze, dobrze. Słuchajcie, ostatnia literka, chociaż rzeczywiście mogło być różnie, to jest samogłoska A. Czy teraz ktoś się domyśli? Thank you.
Kochani, 704, 304, 304. Słuchajcie, reżyser ogranicza czas do 2 minut. Będziemy kończyć tę zagadkę. To jest ostatnia szansa na wygranie 100 zł. Jeżeli chcesz wygrać, nie czekaj, szybciutko wybieraj numer. Czas start. No i zegar wystartował, teraz walczycie o stówkę. Jeżeli macie pomysł na imię na literkę M kończące się A, to serdecznie zapraszam. Z tego co widzę, to najlepsza właśnie by była Mieczysława i Małgorzata, dlatego że są to propozycje żeńskich imion i kończących się na, są to imiona, które kończą się na A. Masz jeszcze minutkę i 40 sekund, wierzę, że zdążysz. Kto powalczy? Kto spróbuje? Szybciutko, kochani, szkoda czasu. Jest jedna osoba przed telewizorem, kto powalczy? Kto ma jakiś pomysł? Kto odszukał jakieś imię? Proste imię, naprawdę znane, popularne imię. Na M kończy się samogłoską A. Minuta i 25 sekund. Szybciutko. 704, 304, 304. Minutka i 15 sekund. Kochani, co się dzieje? No na razie, słuchajcie, program już chwilkę trwa, a ja usłyszałam na razie 4 osoby, dopiero 4 osoby. A ta zagadka już powinna być za nami, już powinniśmy brnąć dalej, już kolejne zagadki powinny być na ekranie. Czy jest ktoś przygotowany? Szybciutko. Niecała minutka na rozwiązanie zagadki, stówka do zabrania. Jeżeli jesteś przed telewizorem, chcesz powalczyć, nie czekaj, tylko szybciutko wybieraj numer, podaj mi odpowiedź i zabierz. 100 zł. 704, 304, 304. Kto jest przed telewizorem? 40 sekund. 35. 30. 20. 15. I uwaga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... Jest telefon, halo, halo? Dzień dobry, Michalina. Michalina, no jeszcze nie, ale mogłaby być Michalina. Rzeczywiście wszystko się zgadza, jest to imię żeńskie, na M, kończy się na A. Michalina, no też chyba troszkę za trudna, ale Michalina wędruje na nasz... Michalina. A coś prostszego niż Michalina? Czy ma pani jeszcze jakiś pomysł? Czy udało się pani coś jeszcze znaleźć? Wiecie co? Ja mam jeszcze dla was jedną propozycję. Nie wiem, co na to reżyser, ale widzę, że dzisiaj naprawdę idzie bardzo słabo. W związku z tym, ja nawet nie pytam reżysera, tylko zaproponuję wam 50 zł gwarantowane. Od tej chwili za każdy nowy pomysł, jeżeli będzie to imię żeńskie. Reżyser napisał, ale jeszcze napisze żeńskie. Imię żeńskie, zaczynające się na M, kończące samogłoską A, inne niż te, które usłyszałam, czyli inne niż Mieczysława, Małgorzata i Michalina,
płacę pieniądze gwarantowane, płacę 50 zł. Słuchajcie, chciałabym Was jakoś zmotywować do tego, żebyście wybierali numer, żebyście szybciutko do mnie do studia wpadali, żebyście zabierali wygraną, no bo fajne pieniądze, a nie słyszę telefonów. No nie wiem, czy Wy nie chcecie bawić się razem z nami, czy na czym polega problem, czy nie jesteście w stanie wpaść na żadne imię żeńskie na przykład właśnie o tej porze, właśnie dziś, właśnie teraz. Zapraszam, jeżeli przyszło Wam do głowy jeszcze jakieś imię żeńskie, szybciutko wybierajcie numer, szybciutko wpadnijcie do mnie do studia, błyskawicznie zabierzcie stówkę, cieszcie się z wygranej. 704-304-304 to numer telefonu, który należy wybierać, jeśli chcecie wygrywać. Stówka jest w dalszym ciągu do zabrania. Powalczcie, poszukajcie, szybciutko tu wpadajcie. 50 zł. Albo stówka. Wybór należy do Was. No. ...704-304-304. Czy jest jedna osoba, czy jest ktoś przygotowany, kto chciałby zgarnąć 100 zł? Kochani, szybciutko, nie traćcie czasu, szybciutko wybierajcie numer, błyskawicznie wpadajcie do mnie do studia, podajcie mi odpowiedź i zabierzcie stówkę. Żeńskie imię na literkę M kończy się samogłoską A. Czy jest jedna osoba, czy ktokolwiek z Was znalazł 100 zł do zabrania? 704-304-304, zapraszam. Kochani, jedna przygotowana osoba, jedna osoba, która chciałaby powalczyć o 100 zł. Czy jest ktoś taki przed telewizorem? 704-304-304. Teraz nawet jeśli nie podasz mi imienia z koperty, i tak masz zagwarantowane pieniądze. Kochani, stówka do zabrania. Czy jest ktoś przed telewizorem? Czy jest jedna osoba? 50 zł gwarantowane, nie ma osób przegranych i w dalszym ciągu nie słyszę telefonów. O co chodzi, moi drodzy? Czy Wy naprawdę dzisiaj jesteście gdzieś daleko, daleko, daleko i albo może jeszcze nie wróciliście z jakiejś wakacji, albo może właśnie wracacie, może nie ma Was, nie wiem. A może właśnie chcielibyście pojechać na wakacje, ale jesteście w pracy. Wierzę, że jedna osoba szybciutko do mnie do studia wpadnie. Jeżeli jesteś przed telewizorem, chcesz powalczyć, nie czekaj, szybciutko wybieraj numer, podaj mi odpowiedź i zgarnij 100 zł. 704-304-304. Jest telefon, dzień dobry. Dzień dobry. Co to będzie? Marianna. Marianna, no jeszcze nie z koperty, ale 50 zł jest Pana, bardzo Panu gratuluję, chociaż Marianna? No nie jest to najprostszy pomysł, nie wiem skąd Pana akurat do głowy Marianna przyszła, ale okej. Ojej, troszkę mi Pan dał tej dobrej energii, bo już zaczęłam się zastanawiać, czy naprawdę jest tak strasznie trudno dzisiaj, o tak strasznie ciężko o jakikolwiek pomysł. Bardzo się cieszę, bardzo Panu gratuluję, mam pierwszego zwycięzcę w dzisiejszym programie, 50 zł oddałam za Mariannę. A kto dostanie stówkę? No albo też 50 zł w najgorszym wypadku, moi drodzy. 100 zł za rozwiązanie, prawidłowe 50 zł jako taką nagrodę, pocieszenie, jeżeli podasz mi żeńską propozycję imienia zaczynającą się na M, kończącą na A, inną niż te, które już są na naszej tablicy. Podpieszmy się, dobra? Lecimy dalej. Kolejne zagadki czekają. Naprawdę szkoda czasu, moi drodzy. Czy jest ktoś przygotowany? Czy jest jedna osoba, która chciałaby zgarnąć stówkę? Nie ma widzów przegranych. Jeżeli jesteś przed telewizorem i chcesz powalczyć o wygraną, mniejszą, większą, ale tak czy tak możesz wygrać pieniądze, masz jakiś pomysł, szybciutko się zgłaszaj i szybciutko podaj mi odpowiedź. I lecimy dalej, bo kolejne zagadki przed nami. Moi drodzy, Mieczysława, Małgorzata, Michalina i Marianna. To są Wasze pomysły. Czy przyszło Wam do głowy jeszcze jakieś inne żeńskie imię na M? Szybciutko. Kto jest przed telewizorem? Czy jest jedna osoba? Pospieszmy się, dobrze? Ja też już chciałabym tę zagadkę kończyć. Chciałabym, aby kolejna zagadka pojawiła się na ekranie. Wiem, że być może jeszcze chwileczkę powinnam zaczekać jeszcze... Ten moment cierpliwości powinnam się uzbroić. Powalczcie, moi drodzy, dobrze? Poszukajcie. 704-304-304. Szybciutko. Czy jest jedna osoba? Żeńskie imię na literkę M, kończące się samą głoską A. Kto znalazł? Kto skojarzył?
nie wierzę. Nie wierzę, czyżby ta zagadka rzeczywiście była tak strasznie trudna? Kochani, pospieszmy się, dobrze? Szybciutko ją rozwiążecie. Jestem pewna, tylko musicie się za nią zabrać. No dobrze, Marianna, ja nie chcę pana demotywować. To jest całkiem dobry pomysł. Nie ukrywam, że chciałabym usłyszeć lepszy, a lepszy to znaczy ten z mojej koperty. Ale chyba dzisiaj jakoś tak ciężko nowe pomysły, co? Może ciężko jest się skupić, zastanowić się, cokolwiek znaleźć, kiedy strasznie pada, kiedy nie ma najpiękniejszej pogody. I może macie taki nastrój, że chcielibyście tylko leżeć w łóżku. Ja wcale wam się nie dziwię, jeżeli tak jest, bo dziś też mam taki dzień, a wręcz przeciwnie, cały czas biegam. Ale czy w łóżku, czy może, no może jak biegacie, to niekoniecznie. Ale tak naprawdę robiąc, mając chwilkę, nawet podczas robienia czegokolwiek innego, możecie wybierać numer, kochani. No trzeba tylko znaleźć imię żeńskie, to nie jest taka zagadka, że musicie siedzieć dosłownie z nosem przed telewizorem i przypatrywać się i szukać jakichś różnic. Kochani, to jest zagadka dla każdego. No imię? Każdy z nas ma jakoś na imię. Nasze przyjaciółki mają jakoś na imię, nasi rodzice, nasza babcia, dziadek, nasze dzieci. Wszyscy mają jakoś na imię. Być może nazywacie nawet swoje misiaczki albo pieski, prawda? Czy kotki, czy jakieś zwierzaczki, pluszaczki. Panowie, no macie, nazywacie nawet panowie samochody. No ja nie wiem, dlaczego jest tak ciężko. Co prawda szukam teraz imienia żeńskiego, no chyba, że panowie macie jakiś taki samochód, który jest kobietą. Jakiś taki bardziej, no właśnie, jakiś taki bardziej dla kobiet, żeński, damski. Dobrze, czekam na imię, dobrze? To naprawdę nie jest nic przekombinowanego, to jest naprawdę bardzo prosty pomysł, bo to jest imię na literkę M. Wydawałoby się, że każdy z was może na to imię wpaść, a widzę, że jest naprawdę jakiś problem. Co się dzieje, kochani? 704, 304, 304. Jeszcze chwilkę, jeszcze moment. Mieczysława, Małgorzata, Michalina i Marianna. Pospieszcie się, bo reżyser niestety się niecierpliwi. No. No. Nie żartujesz sobie chyba. No ja już powiedziałam, moi drodzy, że tak możecie nazywać swoje samochody, że możecie nazywać też tak jakieś zwierzaczki. I reżyser mówi, że to jest dobry trop. Naprawdę? Ja nie wiem, ja dzisiaj w programie, moi drodzy, widzimy się po raz ostatni o tej godzinie. Ja dziś mam wrażenie, że wy sobie ze mnie żartujecie, ale reżyser też. No pewnie, że była. To może ja narysuję, co? Dobrze. Nie wiem, czy mi wyjdzie. Zaczekaj, czekaj, czekaj. Okej. Wyobrazić. O co ci chodzi? Nie podoba ci się? Kurczę, chyba muszę zacząć więcej rysować. Wiesz co, teraz przez ciebie zaczęłam się zastanawiać, jak narysować resztę. Kochani, dajmy dwie minutki czasu, tak podpowiedzieliśmy, że każdy powinien znać odpowiedź. Ja już tutaj nawet nie zostawiam miejsca na kolejne propozycje. Chcę tę zagadkę kończyć. Wkręciłam się, przepraszam. Ona ląduje. A ja reżyser.
zegar wystartował? Minutka 35 sekund, moi drodzy. Jak mi wyszło? Myślę, że średnio. Niestety. Kto skojarzył? O jakie imię mi chodzi? Może ktoś skojarzył? Słuchajcie, niecała minutka na wybranie numeru. Jeżeli jest przed telewizorem jedna osoba, która ma jakiś pomysł, to zapraszam cię. Naprawdę jest strasznie słabo. Myślałam, że pójdzie zdecydowanie lepiej. Czy jesteś przed telewizorem? Czy udało ci się tę zagadkę rozwiązać? Masz 40 kilka sekund na to, żeby podać mi odpowiedź. Wybierz szybciutko 704, 304, 304. Podaj mi prawidłowe rozwiązanie i zabierz 100 zł. No bardzo, bardzo bym chciała już kogoś z was usłyszeć. Macie jeszcze 30 sekund na to, żeby się do mnie zgłosić. Zgłosić się oczywiście z prawidłowym rozwiązaniem, bo innego sobie nie wyobrażam. Jakie to żeńskie imię? Zaczyna się od M, kończy na A. Mówiłam, że możecie nazywać swoje zwierzaczki różne. No właśnie, no i idąc tym tropem, już nawet narysowałam wam coś co mam nadzieję wam troszeczkę przybliżyło nasze rozwiązanie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... No szybciutko, kochani. Tylko chyba jedna była pszczółka o tym imieniu, przynajmniej taka najbardziej znana, z tego co sobie przypominam, a uwierzcie mi, że jestem dość na czasie, jeśli o bajki chodzi. No chyba, że wam wypadło to imię z głowy po prostu. No jest to imię, które nie tylko jakby... Nie tylko tak na imię ma pszczółka, może mieć też tak na imię na przykład dzidziuś. No, coraz więcej dzieci ma tak na imię, moi drodzy. No kto skojarzy? Po tej podpowiedzi to już każdy powinien wiedzieć. Kochani, mój czas leci strasznie szybko, czas naszego programu również. Wczoraj na przykład widziałam się z wieloma osobami, a przede wszystkim moimi koleżankami. Okazało się, że wszystkie są w ciąży, ale tylko jedna spodziewa się córeczki. Może przekonam ją, żeby tak właśnie miała na imię jej córeczkę. W sumie ładne imię, czemu nie? Jakie to może być imię? Kochani, z tego co słyszę, a raczej nie słyszę, to chyba nie jest tak strasznie popularne imię, skoro jeszcze nie rozwiązaliśmy tej zagadki. Mam nadzieję, że się mylę. Mam nadzieję, że ktoś z was wybiera numer. Słuchajcie, ja już ściągam tę kopertę, bo widzę, że czuję, że zaraz ktoś tu trafi. Panie reżyserze, coś niesamowitego, że tak jakoś dzisiaj nie idzie najlepiej. Naprawdę bardzo prosta zagadka na rozgrzewkę. Ta zagadka już powinna być dawno, moi drodzy, rozwiązana. Co się dzieje? Szybciutko, 704, 304, 304. Czy jest jedna osoba, która znalazła to imię? Zaczynamy od M, kończymy samogłoską A. Czy jesteś przygotowany, czy masz jakiś pomysł? Żeńskie imię, moi drodzy. Na M, kończy się na A. Co to będzie? Jest telefon, dzień dobry. Dzień dobry, Maja. No pewnie, że Maja, no pszczółka Maja. No ja nie znam innej pszczółki, jak tylko Maję. Czy ktoś mi może teraz powiedzieć, że to była trudna zagadka? 100 zł wędruje do pani, bardzo pani gratuluję. Szkoda, że tak długo musiałam czekać na odpowiedź. Reżyser mówi, że zostajemy wśród imion.
imiona do znalezienia. Należy poprzestawiać literki, odczytać 3 imiona, aby wygrać 50 zł. Postarajcie się, poszukajcie szybciutko, poprzestawiajcie literki w tych rubrykach, a później szybciutko wpadajcie do mnie do studia. Teraz już macie wszystkie litery, żeby nie było, że coś jest w kopercie tutaj. Jeżeli uda Wam się poprzestawiać te literki i ułożyć 3 imiona, to powinnam usłyszeć już mojego zwycięzcę, któremu mam nadzieję za chwilkę będę mogła oddać 50 zł. Kochani, pamiętajcie, że nie wystarczy ułożyć jednego imienia. Tutaj muszę usłyszeć wszystkie 3. Jeżeli usłyszę 3 prawidłowo ułożone, oddam komuś z Was 50 zł. Trzymam kciuki za jedną osobę, która jest z nami, która ogląda program, która przestawia już te literki, już stara się tę zagadkę rozszyfrować. Tym bardziej, że z tego co widzę, niewiele osób jest przed telewizorem. Mam nadzieję, że błyskawicznie ta zagadka również z ekranu zniknie. Szybciej niż ta pierwsza. Moi drodzy, co my tu mamy? Rata gołazm, lina karo, ława syczmie. No, reżyser nieźle te literki wszystkie wymieszał, pomieszał, poprzestawiał, ale wierzę, że ktoś da radę, że ktoś temu zadaniu również sprosta. Kochani, 3 imiona do ułożenia. Pamiętajcie, że nie możecie dodawać liter od siebie, że nie możecie tych liter z rubryki wyrzucać, że nie możecie zamieniać tych literek z rubryk na inne, które podobają Wam się bardziej. Po prostu musicie poprzestawiać te literki, które są widoczne na ekranie, tak aby powstały Wam 3 proste imiona. Jeżeli Wam się to uda, nie czekajcie, szybciutko wybierajcie numer błyskawicznie, wpadajcie do mnie do studia i zabierajcie 50 zł. Kto powalczy, kto spróbuje, kto z Was wpadnie do mnie do studia. No? Kochani, czy jest jedna osoba? Czy ktoś już dał radę? Uwierzcie mi, że jeszcze dużo, dużo trudniejsze zagadki przed nami i dużo zagadek na dziś reżyser przygotował, także zapraszam. Poza tym też większe pieniądze będą do zabrania. Jeżeli chcecie powalczyć o 50 zł, to może to jest odpowiedni moment, żeby wybrać numer telefonu i szybciutko te 50 zł zabrać. Jesteś przed telewizorem, masz pomysł? Nie czekaj, szybciutko się zgłaszaj. 704 304 304. No, kochani, jak Wam idzie? Szybciutko, czy jest jedna osoba, czy ktokolwiek z Was dał radę, czy ktokolwiek z Was ułożył te imiona? No, to jest taka sama kategoria, panie reżyserze. Ja nie wiem, czy nie powinniśmy zmienić jednak tej zagadki, zmienić kategorii. Może wtedy wyszło nam dużo lepiej, dużo szybciej. Reżyser mówi, że powinniśmy postarać się tę zagadkę jeszcze rozwiązać, że to jeszcze nie jest strasznie trudna zagadka, no ale wiesz, pokazały się od razu 3 imiona. Gdybyś pokazał jedno na rozgrzewkę, to już ktoś by się rozgrzał. Reżyser mówi, że pierwsza zagadka była do rozgrzania, a teraz już przechodzimy do trudniejszych zagadek. Ale z drugiej strony widział, że był problem, widział, że w kopercie było ukryte imię i to Wam sprawiało dużo trudności, dużo kłopotu, więc zdecydował się pokazać wszystkie literki. Natomiast no, nie mógł dać jednego imienia, no bo aż 3 imiona, ale wszystkie litery są pokazane, nie ma niczego ukrytego i tak naprawdę nie można też za bardzo kombinować. Jeżeli macie takie skłonności do kombinowania, moi drodzy, to raczej nie przy okazji tej zagadki. Tutaj wszystko jest podane, wszystko jest w rubrykach. Liter również nie możecie
mieszać pomiędzy rubrykami. Tutaj po prostu musicie poprzestawiać literki w danych rubrykach, tak aby to wszystko miało sens. Jeżeli będzie miało sens, jeżeli uda Wam się poprzestawiać te literki, to szybciutko wybierajcie numer, szybciutko się zgłaszajcie i cieszcie się z wygranej wysokości 50 zł. Kto jest przed telewizorem? Czy jest jedna osoba, czy ktokolwiek z Was odczytał te trzy imiona? Czy jest ktoś taki, kto dał radę? 704-304-304. Kochani, szybciutko. Kto? Kto ogląda program? Kto dał radę? Kto znalazł? No, nie możecie mi powiedzieć, że ta zagadka jest za trudna. Wszystkie literki są na obrazku. To nie jest tak, że musicie tutaj szukać liter. Wszystko jest podane, moi drodzy, szybciutko rozwiązujemy tę zagadkę, szybciutko wpadacie do mnie, podajcie mi odpowiedź, zabieracie 50 zł. Dwie minutki dostaliśmy od reżysera na rozwiązanie tej zagadki i lecimy dalej, bo dużo trudniejsze zagadki przed nami. Kochani, zegar już wystartował, zegar pojawił się na dole ekranu, możecie zerkać i sami możecie decydować, czy się już zgłaszać, czy jeszcze czekać. Ja na waszym miejscu na pewno bym nie czekała, jeżeli tylko macie przygotowane prawidłowe rozwiązanie. Tak, aby się nie pomylić, może warto sobie te trzy imiona po prostu zapisać na karteczce, a później szybciutko bierzemy telefony komórkowe bądź stacjonarne i wybieramy 704 304 304. Minutka. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Małgorzata Karolina Mieczysława. No i sprawdzamy. No jest. Małgorzata Karolina Mieczysława. To jest bardzo dobra odpowiedź, proszę pana. 50 zł oczywiście do pana wędruje. Bardzo, bardzo panu dziękuję za tę odpowiedź, a teraz lecimy dalej. Kolejna zagadka pojawia się na ekranie. Panie reżyserze, nie traćmy czasu, bo dzisiaj nam naprawdę bardzo słabo idzie. Może kolejna zagadka zostanie przez was rozwiązana, chciałam powiedzieć szybciej. No nie, teraz to już nie powiem szybciej, bo szybciej raczej nie będzie. Reżyser mówi, że proponuje stówkę, bo wie, że jest trudniej. Ale znów zostajemy przy tych imionach, czy reżyser jest pewny. 5 imion do odczytania. Mierzizak, Gawidaj, Sławlebo, Gta, to mi się najbardziej podoba, Tazajanas, no to też jest bardzo ciekawe. Kochani, ale walczycie o stówkę, 5 imion do rozszyfrowania. Skoro daliście radę z trzema imionami, nawet została nam jeszcze minutka do rozwiązania zagadki. Na rozwiązanie zagadki jeszcze mieliśmy minutę i ktoś do mnie do studia wpadł, podał mi odpowiedź, to może ta zagadka też zostanie szybciutko rozwiązana, może szybciutko z naszego ekranu zniknie. 5 imion. Jedno imię, 2, 3, 4 nie wystarczą. Jeżeli masz 4 nawet, nie wybieraj numeru. Chociaż podejrzewam, że jeszcze szukacie, że jeszcze nikt z Was nie ma nawet jednego. No, ewentualnie może jedno. Wszystkie imiona muszę usłyszeć, abym mogła komuś z Was zapłacić 100 zł. Poszukajcie, zastanówcie się, a jeżeli już wpadniecie na prawidłową odpowiedź, to szybciutko się do mnie zgłaszajcie po 100 zł. Thank you.
Jak wam idzie? No, kochani? No, reżyser nie chce was jeszcze ograniczać czasem, ale w końcu musimy tę zagadkę rozwiązać. Kto dał radę? Nikt jeszcze. No dobrze, a dwa imiona, trzy imiona, kto ma? Jeśli macie dwa lub trzy, jeszcze nie wybierajcie numeru, ale... Ale może... Zaraz. No, kochani? Siedemset cztery, trzysta cztery, trzysta cztery. Słuchajcie, reżyser proponuje nawet 1000 złotych, ale ogranicza czas do 10 chwil. Na czym polega nasza nagroda bonusowa? Bo ten 1000 złotych to nie jest jakby... Nie, muszę wam wytłumaczyć, o co chodzi. Stówkę macie oczywiście gwarantowaną za rozwiązanie tej zagadki, ale 900 zł to jest nagroda bonusowa, którą możecie wygrać odpowiadając mi na kilka bardzo prostych pytań, ale teraz tylko niestety 10 chwilek zostało nam na rozwiązanie tej zagadki. Jeśli jedna osoba w ciągu 10 chwil sobie poradzi, jeżeli jest jedna osoba, która no, poradziła może już sobie, to niech teraz wybiera numer, dobra? Nie czekajcie, aż na ekranie pojawi się 0, tylko szybciutko się do mnie zgłaszajcie, tak abyście mogli możliwie szybko cieszyć się z wygranej. Nawet 1000 zł dla kogoś z was, dla jednej osoby. Czy jest ktoś przygotowany? Czy jeszcze potrzebujecie tego czasu? No, 10 chwilek powinno wystarczyć. Wierzę, że tak właśnie będzie, że ktoś z was da radę i szybciutko do mnie do studia zdąży wpaść. Jest jeden numer telefonu, który należy wybierać. 704-304-304. Ten numer możecie wybrać zarówno z komórek, jak i z telefonów stacjonarnych, jeśli tylko macie ochotę. Zapraszam.
No, kochani. No, 9 chwilek. Kochani, kto tu wpadnie? Czy jest ktoś, kto skojarzył, o jakie imiona może chodzić? To są imiona, które są no, nam bardzo bliskie. Poza tym w ogóle ta kategoria jest nam bardzo bliska. To nie jest nic skomplikowanego. To nie są nazwy państw chociażby. Nie musicie być dobrzy z geografii. To są polskie imiona. To są, to nie są jakieś francuskie, nie wiem, niemieckie imiona. Tutaj każdy z was te imiona zna. To nie jest nic naprawdę strasznie trudnego. Wiem, że po przestawianiu tych literek, pamiętając o tym, że trzeba wykorzystać dokładnie wszystkie, może sprawiać troszeczkę trudności, ale ktoś powinien dać radę. Jeżeli jest jedna osoba przed telewizorem, która już dała radę, to serdecznie zapraszam. 704 304 304. Kto? Kochani, kto walczy, kto próbuje? Bardzo bym chciała już kogoś z was usłyszeć, jeżeli przed telewizorem jest jedna osoba, to serdecznie zapraszam, nie chciałabym tracić czasu, zerkam na zegarek i widzę, że jest strasznie późno. Widzę, że no, za bardzo się dzisiaj nie spieszycie z rozwiązywaniem naszych bardzo prostych zagadek. No, ta zagadka na pewno już nie jest bardzo prosta, bo jest to zagadka, w której należy znaleźć 5 imion, ale są podane wszystkie literki, także no, trzeba się troszkę skupić, skoncentrować, na pewno trzeba mieć chwilę na rozwiązanie tej zagadki i można zgłaszać się po nawet 1000 zł. 7 chwilek. Czy ta siódemka przyniesie komuś z was szczęście, czy jest jedna osoba, która chciałaby powalczyć o nawet 1000 zł w tej chwili? Siedemset cztery, 304, 304. No, kochani? Czy jest jedna osoba?
Słuchajcie, szybciutko, 7 chwilek na rozwiązanie tej zagadki, może to 7 komuś z Was przyniesie szczęście. Jeżeli jesteście z nami, jeżeli oglądacie program, chcecie powalczyć o nawet 1000 zł w tej chwili, no bo ta nagroda naprawdę fajnie nam wzrosła, to możecie, tylko to zróbcie, dobrze? Należy wybrać numer, należy podać mi odpowiedź i możecie cieszyć się z nawet 1000 zł. Kto ogląda program? Kto jest przed telewizorem? Czy jest jedna osoba? 704, 304, 304. 6 chwil. Chwilek, panie reżyserze, tutaj widzę, że realizator się spóźnia, to proszę tam, nie wiem, może zaspał, zasnął. Dziękuję bardzo. Ja muszę wszystkich panów pilnować u nas, na naszej plaży. No kochani, jak wam idzie? Nawet 1000 złotych, nawet 1000 złotych do wygrania. Pięć chwil, słuchajcie, na tych 5 chwilach reżyser da nawet 2000 zł. Ale kończmy szybciutko, bo naprawdę chcę już kończyć tę zagadkę. 704, 304, 304. Nawet 2000 zł, 5 chwilek na rozwiązanie tej zagadki. To są imiona, moi drodzy. To naprawdę nie jest nic strasznie skomplikowanego. Po prostu musicie poprzestawiać literki w danych rubrykach, nie dodając litery od siebie, nie wyrzucając liter z rubryk, nie zamieniając na inne, czy nie mieszając między rubrykami. Jeżeli to zrobicie, to na pewno uda Wam się ułożyć te imiona. Wiem, że to wymaga odrobinę czasu, bo to jest aż 5 imion. Jedno imię, 2, 3 czy 4 nie wystarczą. Musicie podać mi kompletną, prawidłową odpowiedź, aby móc powalczyć o nawet 2000. Ale na pewno warto. 5 chwil. No, jesteśmy na półmetku czasu odliczania do końca tej zagadki, także jeżeli jesteście z nami, jeżeli oglądacie program, to może warto szybciutko wybrać numer. Jeżeli ktoś oczywiście już ułożył, bo jeżeli nie jesteście przygotowani, to... To bez sensu. Cztery chwile. Przestawiacie te literki? Ogromna prośba, zanim wybierzecie numer telefonu do studia, na wybranie numeru macie jeszcze 4 chwilki. Zapiszcie to sobie wszystko na karteczce, dobrze? Tak, żeby nic Wam się nie pomyliło, żebyście o niczym nie zapomnieli, kiedy wpadacie do mnie do studia. Bodajże wczoraj miałam taką sytuację, że Pan wpadł do mnie do studia i powiedział, że ojej, nie pamiętam. Wiem, że takie sytuacje się zdarzają, dlatego wolę uprzedzić. I jeśli wybieracie numer telefonu do studia, ogromna prośba również o przyciszenie telewizorów i słuchanie mnie w słuchawce telefonu. 3 chwile.
Dwie chwile. No? Ostatnia chwila. Kochani, no to ostatnią chwilkę mam dobrą wiadomość z reżyserki, nawet bardzo dobrą, rzadko w sumie ją słyszę. Reżyser odpuszcza jedno imię, wystarczą cztery imiona dowolnie wybrane, czyli możecie pominąć pierwszą, drugą, trzecią, czwartą lub piątą propozycję. Ważne, abyście pominęli jedną, czyli i tak cztery imiona musicie uporządkować. Jeżeli uda Wam się odczytać cztery imiona, nie czekajcie, szybciutko wybierajcie numer, podajcie mi odpowiedź i zabierzcie nawet 2000 zł. Kto spróbuje? Nie ukrywam, że chciałabym, aby ta zagadka już z ekranu zniknęła. Jeszcze macie ostatni moment. Ja na waszym miejscu na pewno bym nie czekała, tylko teraz szybciutko bym wybierała numer telefonu. Ale chciałabym, żeby ktoś wybrał. Czy jest jedna osoba? Czy możemy razem wybrać? Słuchajcie, wiem, że to często pomaga, więc po prostu razem z wami wybiorę, dobrze? 704, 304, 304. Ktoś wybrał? Zero? No jak, kochani, czy usłyszę telefon? Kochani, reżyser twierdzi, że śpimy. Reżyser chciałby, żebyśmy się wszyscy obudzili, żebyśmy zakończyli tę zagadkę. Zapraszam, no jeżeli jesteście z nami, możecie szybciutko wybrać numer, możecie szybciutko się do mnie do studia zgłosić i zabrać nawet 2000 zł. Czy jest jedna osoba przygotowana? Czy ktokolwiek z was poprzestawiał te literki, odczytał cztery imiona, bo cztery imiona w zupełności wystarczą. Tylko bardzo bym prosiła, żeby ktoś błyskawicznie tutaj do mnie do studia trafił, dobrze? Nawet 2000 zł. Dla kogo? Okej, reżyser zwiększy naszą wygraną do 4000 zł. Tylko ktoś z was musi tutaj szybciutko wpaść. Szybciutko, dobrze? Nie czekajcie, błyskawicznie wybierajcie numer, szybciutko tu wpadajcie i zabierajcie nawet 4000 zł. Kto spróbuje, kto powalczy? 704, 304, 304.
są? Czy jest jedna osoba? 704 304 304. Serdecznie zapraszam. Kochani, naprawdę tego czasu nie mamy strasznie dużo. Czas na rozwiązanie tej zagadki tak naprawdę już się skończył. Są kolejne zagadki przygotowane. Reżyser zdecydował się za tę zagadkę zapłacić nawet 4000 zł, ale bardzo, bardzo bym chciała jedną osobę. Już usłyszeć, jeżeli jesteście z nami, jeżeli oglądacie program, chcecie wygrać, to musicie się zgłaszać. Nie ma co tracić czasu. Dobrze, to ja wam pokażę, o co walczycie. Kochani, nawet 4000 zł mam do przekazania jednej osobie, która jest teraz przed telewizorem, która teraz, właśnie w tej chwili razem ze mną wybierze numer. Jeżeli jesteś przygotowany, jesteś z nami, oglądasz program i chcesz powalczyć o tę wygraną, nie czekaj, tylko szybciutko wybierz 704 304 304. No. Ja nie wiem, panie reżyserze, ale dzisiaj naprawdę jakoś tak nie jest najlepiej z widzami, mam wrażenie. Bardzo, bardzo powolutku widzowie rozwiązują zagadki. Bardzo, nie wiem, no, chyba trudno też wpaść na prawidłową odpowiedź. Jakoś te imiona nam nie idą, a wydawałoby się, że imiona to jest taka bardzo fajna kategoria, która powinna wejść. Dobrze, a czy możesz jakoś naszym widzom pomóc? Reżyser mówi, dobrze Monia, skoro tak uważasz, okej, trzy imiona wystarczą, wystarczy, że widzowie ułożą trzy imiona spośród tych wszystkich pięciu imion, które no, może na imiona na razie nie wyglądają, ale kiedy się jakoś tak bardziej zastanowimy, to w imiona się ułożą. Trzy imiona wystarczą, prawidłowo ułożone, a i tak możecie wygrać nawet 4000 zł, więc ta wygrana zostaje. Możecie powalczyć o nawet 4000 zł, ale najpierw musicie skojarzyć, o jakie imiona chodzi, dowolnie wybrane. Słuchajcie, możecie wybrać sobie cztery od góry, cztery od dołu. Możecie sobie wziąć pierwsze, trzecie, czwarte i piąte, jak chcecie. W zasadzie to trzy, tak? Trzy, więc pierwsze, na przykład drugie i ostatnie, jak chcecie, no. Najważniejsze, aby prawidłowa odpowiedź była ułożona możliwie szybko, tak aby mogła komuś z was zapłacić nawet 4000 zł. No nie chcę tak długo czekać. Słuchajcie, im szybciej byśmy te zagadki rozwiązywali, tym szybciej byśmy przechodzili do kolejnych zagadek, tym więcej pieniędzy jednocześnie w co wierzę mogłabym wam oddać. A w takiej sytuacji, no to słuchajcie, mogę czekać i nikogo z was nie słyszeć, co mnie raczej nie nastraja pozytywnie. Cieszę się, że sporo osób już do tego momentu programu wygrało, ale chciałabym nagradzać kolejne osoby, więc jeżeli są kolejne osoby przed telewizorem, chcą powalczyć, są w stanie się skupić na tej zagadce, zastanowić, są w stanie poświęcić jej chwilkę, mają czas na wybranie numeru i telefon, aby go wybrać, zapraszam. 704 304 304, jeszcze minutka, jeszcze chwilkę, dobrze? Słuchajcie, reżyser się niecierpliwi, mówi, Monia, odpuściłem trzy imiona, zrobiłem tak, jak chciałaś, a w dalszym ciągu nie słyszymy naszego zwycięzcy. Kochani, czy jest jedna przygotowana osoba, czy ktoś z was może wybrać numer? Wybierzmy razem, dobra? Wiem, że to często pomaga, więc może nagle usłyszę mojego zwycięzcę. 704 304 304.
kończymy? Słuchajcie, dwie minutki dostaliśmy od reżysera. Jeżeli jesteście przed telewizorem, to jest czas dla was, czas na wybieranie numeru, czas start. Jeżeli wydaje wam się, że te dwie minutki są w stanie się zatrzymać, to zerknijcie na dół ekranu i zobaczcie, że one cały czas nam upływają. Zatrzymają się w momencie, kiedy reżyser pokaże wam odpowiedź, jeśli nikt z was tej odpowiedzi wcześniej nie udzieli. Bardzo, bardzo bym chciała już kogoś z was usłyszeć. Czy jest jedna osoba, czy ktokolwiek z was sobie z tą zagadką poradził? 704, 304, 304. No, pospieszcie się, kochani. Ja już się też zaczynam martwić i cierpliwić. Bardzo bym chciała z kimś z was porozmawiać. Jeszcze czekam, jeszcze daję wam szansę, ale bardzo bym chciała już kogoś z was usłyszeć. Kto? 704, 304, 304. Minuta. Kto jest przed telewizorem? Moi drodzy, 4000 zł, nawet 4000 zł do wygrania. Czy jest jedna osoba, która chciałaby powalczyć? 45 sekund, pospieszcie się, dobrze? Szybciutko. Trzydzieści sekund. Dwadzieścia pięć. Piętnaście. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i... Panie reżyserze, no jakoś tak nam nie wychodzi rozwiązanie tej zagadki. Jakoś tak nie za bardzo to widzę. Dobrze, wiesz? Reżyser mówi, że no szkoda tych pieniędzy, że może nawet by tę zagadkę zmienił, bo jeszcze jest chwilka, tylko że za kolejną zagadkę nie będzie mógł zapłacić nawet 4000 zł. No i teraz pytanie do was, moi drodzy. Czy zmieniamy tę zagadkę, czy zostawiamy? Ja bym zmieniła, panie reżyserze. Zmieńmy. Nie zmieńmy, nie dawaj 3 chwil. Zmieńmy już teraz. Panie reżyserze, no... Zmieńmy. Szkoda czasu. Ty mówisz szkoda pieniędzy, ja mówię szkoda czasu. Reżyser wierzy, że jest ktoś przed telewizorem, kto to rozwiąże.
ale chyba jesteś jedynym, który w to wierzy, wiesz? Już zaczynam wariować powoli przez tą zagadkę, wiesz, no bo dałeś nam imiona do rozszyfrowania, do ułożenia i ja naprawdę, ja nie jestem w stanie się nawet na tej zagadce skupić, już chciałabym przejść do czegoś kolejnego, wiesz? Imiona, no dobrze, no może widzowie powinni sobie z nią poradzić, ale jakoś tak ciężko dzisiaj, wiesz, o, no ta pogoda jakoś tak nas nie zachęca do... Kochani, spróbujcie, dobrze? Postarajcie się. To jest zagadka dla jednej osoby. Ładnie brzmi, ta jedna osoba, ale sam widzisz, że jest problem z tą jedną osobą. Chciałabym bardzo komuś oddać te pieniądze, ale panie reżyserze, jakoś wydaje mi się, że będziemy musieli niestety je schować do sejfu z powrotem, czego bardzo bym nie chciała. Kochani, może w ciągu 2 chwilek nam się uda, jeżeli nie, zmieniamy zagadkę, bo szkoda czasu, naprawdę. Chciałabym, żeby ktoś z was wygrał, jeżeli nie jesteście w stanie powalczyć o 4000, to może powalczyć o chociaż o 50 zł czy 100 zł. Za chwileczkę będzie taka szansa, będzie możliwość, jeszcze chwileczkę wam dajemy, dosłownie chwileczkę, ostatnia chwila. Nie wiem, co teraz. Nie, to jest coś po prostu... Przepraszam was, kochanie, ale to jest coś po prostu nieprawdopodobnego. Nawet 4000 do zebrania. I nie ma naprawdę ani jednej osoby, która chciałaby o te pieniądze powalczyć.
Strasznie, w ogóle... Nie, to jest dziwne, no panie reżyser, rzadko się to zdarza. Że nawet nie usłyszałam takiej próby rozwiązania tej zagadki, nawet błędnej odpowiedzi. Wiesz, może widzowie myślą, że chodzi o jakieś miejsca geograficzne, co często rzeczywiście gramy. Kochani, musicie się wczytać w polecenie. Ja wam tłumaczyłam to już kilka razy, powtórzę po raz ostatni w sprawie tej zagadki, że chodzi o imiona. Trzy wystarczą. Kto znalazł, kto wyczytał? Kto poprzestawiał te literki w danych rubrykach, dowolnie wybranych, tak aby powstały mu trzy imiona? Żartujesz sobie. Reżyser powiedział, Monia, wiesz co, mógłbym zmienić tę zagadkę, ale chyba to już się jednak nie uda, bo rzeczywiście bardzo malutko czasu nam zostało na rozwiązanie kolejnej zagadki, którą ewentualnie mógłbym pokazać. Niestety to jest już ostatnia zagadka, bo za chwileczkę będziemy kończyć program. Muszę dać jeszcze chwilę komuś z Państwa na wybranie numeru, na to, żeby zdążył do nas do studia wpaść i powalczyć o nawet 4000 zł. Pojawił się w związku z tym napis koniec programu. Ktoś z Was może powalczyć o nawet 4000 zł, ale musi odszukać trzy imiona. Jeżeli uda Ci się odszukać trzy imiona, jesteś przygotowany, jesteś pewny, że masz prawidłowe rozwiązanie, to nie czekaj. Dlaczego czekacie, moi drodzy? Nie czekajcie, szybciutko bierzcie telefony, wybierajcie numer, wpadajcie do mnie do studia i cieszcie się z wygranej wysokości nawet 4000 zł. Czy ktoś wyczytał trzy imiona? Czy komuś z Was to się udało? Słuchajcie, bo ja zaczynam naprawdę się martwić. Zastanawiam się, ile osób jest przed telewizorem. Ja wiem, że dzisiaj jest poniedziałek, a to nie jest wcale najlepszy dzień na rozwiązywanie zagadek. Szczególnie jeżeli ktoś z Was pracuje na przykład w urzędzie i skończył pracę o godzinie 18. To już w ogóle wątpię, żeby jedna osoba była w stanie w ogóle coś takiego znaleźć. Jesteś przed telewizorem? Masz pomysł? Szybciutko, dobrze? 704 304 304, zapraszam. No nie wiem, czy jest jedna osoba? Kochani, szybciutko, zapraszam. Dobrze, słuchajcie, reżyser mówi, abym się już przygotowała. Się przygotuję. Wierzę, że szybciutko do mnie do studia wpadnie równie przygotowana osoba. Ja już jestem gotowa, teraz tylko czekam tak naprawdę na dźwięk telefonu. Jeżeli jest przed telewizorem jedna osoba, która dała radę, która rozszyfrowała trzy imiona spośród tych, które tutaj widzicie, dziwnych słów, strasznie wymieszanych, to niech szybciutko wybiera numer, niech szybciutko wpada do mnie do studia i niech cieszy się nawet 4000 zł, dobrze? 704 304 304 to jest numer telefonu, który możecie wybierać, aby wygrać nawet 4000. Spróbujcie, poszukajcie, szybciutko się do mnie zgłoście i cieszcie się z wygranej. Słyszę z reżyserki, jeszcze mamy, także poproszę o pokazanie zegara. 45 sekund to jest czas nie na zastanawianie się, tylko czas na wybieranie numeru. Czas dla Was i czas start. Zegar wystartował, teraz mam nadzieję, że wszyscy biorą telefony i wybierają i że za sekundkę będę mogła z kimś z Was porozmawiać. Wystarczy mi jedna osoba. Dwadzieścia sekund.
5, 4, 3, 2, 1 i... Kto ma pomysł? Kochani, szybciutko, czy jest jedna osoba? Musimy się naprawdę pospieszyć. Jeżeli jesteście, jeżeli chcecie powalczyć, szybciutko wybierajcie numer błyskawicznie do mnie, do studia wpadajcie. Podajcie mi odpowiedź i zabierzcie nawet 4000 zł. Kto ma pomysł? No ja naprawdę dzisiaj jestem na pograniczu zwariowania. Dlaczego to wszystko tak, ja nie wiem, no nie ze szczęścia, chciałabym wariować ze szczęścia, tylko że chciałabym, żebyście wy szybciej do mnie do studia wpadali. Ja nie wiem, dzisiaj od samego początku programu jest strasznie słabo. Poniedziałki też nie są najlepszym dniem na rozwiązywanie zagadek, ja sobie z tego zdaję sprawę, poza tym no, część osób na przykład w poniedziałki odrabia, no bo w piątek skończyło się troszkę wcześniej, więc trzeba w poniedziałek dłużej zostać w pracy. Część osób przedłuża sobie weekend, więc jeszcze gdzieś odpoczywa. Niewielu osób się w każdym razie spodziewam. W każdym, no ogólnie kochani, powiedziałam już, że szukam tylko jednej, jedna mi wystarczy. Nawet jeżeli nie spodziewam się wielu, jedna by była w ogóle optymalna. No, masakra. Kto tu wpada? Czy jest jedna osoba? Kochani, pospieszmy się, bardzo was proszę. Dobra, ja wam pomogę. Wybierzmy razem numer, ok? 704, tylko teraz, w tym momencie, nie czekajcie, no bo ja patrzę na zegarek, naprawdę mam maleńko czasu i zaraz zakończę program bez zwycięzcy. To już w ogóle byłaby tragedia, żeby zakończyć mój ostatni program, panie reżyserze, mój ostatni program przed wakacjami bez zwycięzcy. To wybieramy, dobra? Jest jedna osoba? 704, 304, 304. Reżyser mówi, że przygotowuje właśnie czas na bonus. Te 30 sekund, które widzicie, to jest czas na bonusa. Już niestety nie mamy czasu na to, żeby wybierać numer. Wierzę, że w tym momencie ktoś z was wybrał i że teraz będę mogła z kimś z was porozmawiać. Czy jest jedna osoba? No nie wiem, po prostu coś strasznego dzisiaj. Ale dobra, nie mówię jeszcze, że coś strasznego tak do końca, bo może za chwileczkę komuś z was będę mogła pogratulować wygranej w wysokości nawet 4000 zł, więc spokojnie. Potrzebuję usłyszeć jedną osobę. Czy jest jedna osoba z nami? Czy jedna osoba ogląda program? Trzy imiona.
dowolnie wybrane, ale prawidłowo ułożone. To jest bardzo istotne. To nie mogą być przypadkowo podane imiona. I też bardzo Was proszę, żebyście się nie przedstawiali. Jeżeli wybieracie numer, przycieszcie telewizor, słuchajcie mnie w słuchawce telefonu, tak żebyśmy mogli się porozumieć bez opóźnień. No i zapraszam. No. Czy jest ktokolwiek? Nie no, kochani, no bardzo Was proszę, szybciutko, co się dzieje? Czy jest jedna osoba, ktokolwiek? Po prostu nie wierzę, nie wierzę w to, co się dzisiaj dzieje. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę odpowiedź. Kazimierz, Jadwiga, Bolesław, Agata, Anastazja, ale prawie nic nie słyszę. To ja będę głośno mówiła, teraz mnie Pan lepiej słyszy, bardzo dobrze. 30 sekund teraz mamy i 5 pytanek, jest Pan gotowy? Już, bo no, nie wiem, ja nie ogarniam, bo nic nie słychać, ale okej. Okay, no. Jak to mnie pan nie słyszy? Dobrze, niech pan ogląda w telewizorze. 30 sekund, pytanie pierwsze. W jakim kraju odbędą się Mistrzostwa Europy w piłkę ręczną 2016? W Polsce. W jakim państwie leży miasto Erywań? Erywań, Armenia. Podaj imię i nazwisko prezydenta Turcji. Jezu, Recep Tayyip Erdogan. Jak nazywał się najstarszy klub piłkarski w Polsce? Lechia Lwów. Niestety nie mamy czasu, ale wygrał pan pieniążki gwarantowane. Bardzo panu gratuluję, szło super. Powodzenia jutro, do zobaczenia.